markańskie wobec niedawnych strajków w Stanach Zachodnich. Dziękuję bardzo. Pan Jurek, jedna minuta. Prezydente, w ciągu tylko ostatnich 2 lat Słowacy, Słoweńcy, Chorwaci występowali w referendach narodowych w obronie naturalnego ustroju rodziny, przeciwko narzucaniu im politycznych rewindykacji politycznego ruchu homoseksualnego. Oczywiście podobne przepisy znajdują się w konstytucjach Węgier czy Polski albo w ustawach zwykłych Litwy. Tymczasem dzisiaj po raz kolejny Parlament Europejski przegłosował poparcie dla tych rewindykacji. Zamiast reprezentować na forum Narodów Zjednoczonych stanowisko naszych państw, choćby szanować stanowiska, które w referendach narodowych podejmowały niektóre z naszych społeczeństw, Parlament Europejski chce, żeby Unia Europejska nas zmieniała zamiast reprezentować. To wszystko pokazuje, że dzisiaj największym zagrożeniem dla demokracji w Europie jest polityka aktualnych władz Unii Europejskiej. Grazie, onorevole Mamikins. Dziękuję i teraz pan Mamikins, minuta. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Mniejszości etniczne i religijne oraz łamanie ich praw jest...